Hej, tu Sysia, zapraszam Was na ostatnią w tym roku kosmetyczkę miesiąca. Tak, wiem jak to brzmi, ale jest już grudzień i następną kosmetyczkę miesiąca, jeśli będę nagrywała dalej tą serię, pojawi się w przyszłym roku. Także, no, gruby temat, słuchajcie. Zaczniemy sobie od podsumowania kosmetyczki listopada, pokażę Wam czego używałam, co testowałam, co mi się sprawdziło, a co nie. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Paletką, którą używałam w ubiegłym miesiącu, był kwiat paproci i jest to przecudna paleta. Chciałam się skupić w listopadzie na zużywaniu tej palety i ta była też bardzo fajnym dodatkiem do tej palety, bo ma przepiękne, też neutralne odcienie, te brązy, no i bardzo często sięgałam po te błyski, kiedy chciałam zrobić sobie szybki makijaż, żeby tylko lecieć, po prostu zaraz wytuszować rzęsy i lecieć, to właśnie korzystałam z tych błysków, zresztą widać, że są troszeczkę takie pozagłębiane. Tak, bo moje paluchy tutaj często sięgały po tą paletę. No jest cudna i pięknie się łączą te kolory, pięknie ze sobą pracują i jestem z niej bardzo zadowolona. Tak fajnie, intuicyjnie się jej używa, więc na pewno ze mną zostaje i jest to bardzo, bardzo fajna paletka. Miałam testować w tym miesiącu również tę nowość od L'Oreala, jakim są pomadki Matte Resistance, natomiast odświeżyła mi się tendencja do alergii na ustach. Ja ją miałam od czasów liceum, w czasie trwania liceum w ogóle nie mogłam używać nic do ust, ja używałam tylko wazeliny. Potem po jakimś czasie odkryłam, że niektóre formuły mnie uczulają, niektóre nie i tak przez lata po prostu mogłam używać z powrotem coraz więcej produktów, a ostatnio odświeżyła mi się ta alergia i po prostu muszę uważać, czego używam, więc staram się po prostu używać na usta jak najmniej rzeczy albo trzymać je jak najkrócej się da, dlatego też nie byłam w stanie tej pomadki potestować pod kątem trwałości, użyłam jej raz. Była w porządku, ale to nie były takie, wiecie, intensywne testy. Kilka razy użyłam też tych kredek na maki. Miałam dać Wam znać, jak się sprawdzają, bo jest to marka bio, taka ekologiczna, z naturalnym składem i teoretycznie są to kredki dla dzieci, w sensie do malowania twarzy dla dzieci. Ale sprawdzałam je w takich standardowych makijażach. Używałam czerwonej, używałam białej i sprawdziły się ok. To nie są formuły zastygające, bo one były totalnie nie do ruszenia, ale robiłam kreskę tymi kredkami, było ok, nakładałam na linię wodną, było ok, po kilku godzinach oczywiście troszeczkę tam zeszło i używałam też jako bazy pod cienie, na przykład tutaj na dolnej powiece, żeby wzmocnić intensywność neonowego cienia i sprawdzały się bardzo ok. Są to takie klasyczne kredki, nie super trwałe, super zastygające, ale mają bardzo fajny pigment i ta formuła też nie jest taka, że ona zaraz się rozpływa, więc jeżeli może szukać jakiejś opcji dla alergików, czy właśnie jeżeli szukać jakichś super składów, to myślę, że te kredki na maki są naprawdę warte uwagi pod kątem formuły, pod kątem pigmentacji i klasycznej, dobrej trwałości są naprawdę warte uwagi. Były bardzo, bardzo spoko. W życiu bym się nie spodziewała, że bio-eko produkty będą takiej jakości. I zostało mi kilka rzeczy ze Stars from the Stars. Tutaj mam rozświetlacz, bardzo mi przypasował, natomiast zdecydowanie wolę go nakładać w ten sposób, czyli paluszkiem troszeczkę sobie nałożyć i wklepać bezpośrednio wtedy palcem na twarz. Z tego względu, że kiedy aplikuję bezpośrednio z opakowania, ta formuła jest taka, nie wiem czy to jest kwestia tego, że szybko zastyga, ale czasami trochę ciężko jest ją rozetrzeć. Nawet jeżeli podkład jest jeszcze nieprzypudrowany, bo już sprawdzałam na przypudrowanym i było trochę ciężko, ale na nieprzypudrowanym też mam wrażenie, że od razu robi się, wiecie, tak jakby tak gęstniał i zaraz nie chciał się tak dobrze rozetrzeć, trzeba trochę mocniej pocierać. A jak nakładałam go paluszkiem, to miałam przepiękny rezultat i bardzo ładnie wszystko się rozcierało, więc bardzo fajny produkt, naprawdę trwały. Myślę, że jest wart zainteresowania, jeżeli szukacie rozświetlacza płynnego. Używałam też korektora i uważam, że to jest hit. Fantastyczny korektor, przepięknie wygląda pod okiem. Byłam po prostu bardzo przyjemnie uraczona tym, jak on się prezentuje. Mimo, że jest to marka drogeryjna, niedroga, taka młodzieżowa, to on naprawdę pięknie się prezentuje pod okiem, dosłownie jak kosmetyk rzędu high-end. Takie bardzo ekskluzywne ma to wykończenie. Naprawdę interesujący produkt o średnim kryciu, więc jeżeli macie może jakieś mocne problemy pod oczami, to nie do końca będzie dla Was. Natomiast jeżeli macie przeciętne potrzeby, jeżeli chodzi o krycie, ale lubicie naturalne wykończenie pod okiem, produkt, którego praktycznie nie widać, warto spróbować, naprawdę warto spróbować. Używałam sobie również tej maskary Out of This World Volume Mascara i tak jak przy
pierwszym teście tej maskary mówiłam Wam, że jest okej, ale chyba nie do końca tak w tym miesiącu bardzo się z tą maskarą porobiłam. Tak jak myślałam gdzieś tam z tyłu głowy, że potrzebuję ona pewnie chwili, żeby troszeczkę ją poużywać, żeby delikatnie ta formuła się, wiecie, tak zasuszyła, w cudzysłowie oczywiście, i faktycznie daje fantastyczny volume. Bardzo ładnie się utrzymuje i to jest właśnie najważniejsze. Nie odbija się, nie rozmazuje, nie kruszy, więc jeżeli chodzi o trwałość, jest rewelacja. Dodatkowo bardzo, bardzo fajnie buduje się nią objętość i to jest faktycznie fizyczna, realna objętość. Więc jeżeli szukacie tego typu maskary, to jest naprawdę fajna. Z ciekawych rzeczy zostało mi jeszcze mydełko do brwi. Testowałam sobie w tym miesiącu Star Soap, te czarne właśnie ze Stars from the Stars. I uważam, że jest to najtrwalsze mydełko, jakie używałam, bo wiem, że jest na rynku dużo więcej. Natomiast do tej pory używałam takich, które okej, przy wyczesywaniu wygląda fantastycznie, ale za chwilę te włoski oklapują. Przy tym mydełku znacznie mniejszy jest ten problem, że one zaraz oklapują. One może nie utrzymują się super pionowo przez cały czas, ale też nie klapią aż tak bardzo jak przy pozostałych mydełkach, więc jeżeli zależy nam na wyczesaniu brwi, ale też na ich trwałości, to myślę, że jest to całkiem spoko mydełko. Nie jest to 100% efekt laminacji utrwalenia na beton, ale jak na mydełko było naprawdę spoko. To wszystko z produktów, które testowałam w tym miesiącu, więc możemy przechodzić do kosmetyczki grudnia. Zaczniemy sobie odwrotnie niż zwykle, bo dzisiaj zaczniemy sobie od oczu. Mam tutaj makijaż, który będzie moją inspiracją. Bardzo miałam ochotę go wykonać. Jest to makijaż Celine Burnett i to jest taki multikolorowy make-up w matach plus takie graficzne kreseczki. Więc chciałabym go dosłownie jeden do jednego odtworzyć, jeżeli chodzi o oczy, bo mam też paletę, która myślę, że fajnie się do tego sprawdzi. Zaczynam sobie od bazy. I w listopadzie popełniłam jeden makijażowy, paletkowy zakup. Nie planowałam tego zakupu, ale marzyłam o tej palecie odkąd tylko została wypuszczona. A została wypuszczona, no myślę, że nie wiem, może nawet z 3 lata temu. Jest to paletka Totalny Matt z Glam Shopu. Pomyślałam, że jak nie teraz, to nigdy, bo ona jest bodajże na wycofaniu, jest wyprzedawana i no zawsze mi się totalnie podobała. Ma piękną historię kolorystyczną, wszystko bardzo ciekawie się ze sobą łączy. Pomyślałam, aby właśnie użyć tej palety do dzisiejszego makijażu, ewentualnie pożyczyć sobie trochę naturalnie różowej, ale no cudne jest. Tutaj takie brudne rzeczy, tutaj takie troszkę żywsze, to jest tak interesujące połączenie dla mnie. Bardzo, bardzo się cieszę, że ją kupiłam. Była niedroga, bo to było gdzieś tam nie wiem, czy to była akcja likwidacja, czy po prostu jakaś wyprzedaż, więc nie wiem, zapłaciłam z przesyłką chyba 60 zł za tą paletę, ale stwierdziłam, że po prostu chcę spełnić swoje marzenie, mimo że staram się ograniczać zakupy i tak dalej. Wiedziałam, że to jest ostatnia szansa, żeby tą paletę zdobyć, a o tej marzyłam tak długo, że no, że w końcu ją mam. A może nawet użyję sobie trochę bazy takiej kolorowej, jakby kryjącej. Myślę, że przy tych intensywnych kolorach może fajnie je podbić i sprawić, że ten makijaż będzie taki bardzo czysty. Lekko wyczeszę brew do góry, żeby zrobić sobie tutaj przestrzeń. To jest maskara od Dr. Ireny Eris w odcieniu blond. Mam za oknem dzisiaj piękną zimę. Jest bialutko, ale świeci słoneczko i jest po prostu jak w takiej zimowej bajce. Jest dzisiaj przepięknie. Dobra, to sobie dokończę te brwi, jeszcze zrobię. Tu tylko delikatnie od spodu i lekko przecieram ku górze. I przechodzimy do palety. Zacznę sobie od różowego zewnętrznego kącika, więc sięgam po odcień ostry i pakuję go w zewnętrzny kącik. Myślę, że wzmocnię go troszeczkę paletką naturalnie różowa, ale na początek to. Pędzelek to jest LH Cosmetics. I ja ten kolor wyciągam sobie tutaj wysoko na zewnątrz. Daję trochę tego neonowego różu z palety naturalnie różowa i nim jeszcze bardziej pogłębiam ten kącik. Teraz przechodzę sobie do słoneczników. I słoneczniki aplikuję na środku powieki, tuż obok różu. I od razu rzucam ten kolor też tutaj w zewnętrznej części. Dokładnie rozcieram. Widzę, że on jest też w wewnętrznym kąciku, ale to zrobię sobie później. Teraz przejdę sobie do zieleni. Połączę sobie welur z odrobiną beżu, czyli najpierw zamaczam sobie w beżu
i trochę w welurze, żeby nie wyszedł po prostu za ciemny. I aplikuję w wewnętrznym kąciku. Dodaję jeszcze odrobinkę tych słoneczników, bo chcę, żeby to był dosyć jasny, w miarę ciepły odcień zieleni, więc tworzę swój własny. No i wyszedł bardzo fajny odcień. I ten kolor przechodzi nam w fiolet, więc ja użyję sobie liliany. No mega fajnie grają ze sobą te kolory. Tutaj robię już taki lekko zaokrąglony kształt, dlatego też wzięłam pędzelek taki nieduży, kulkowy. Potem pewnie będę sobie jeszcze tą krawędź doczyszczać, ale będzie tutaj graficzna kreska, więc no żeby sobie po prostu ułatwić robotę i jakiś ptaszek tu podleciał mi pod okno. Więc już wstępnie robię tak. Coś takiego. Lecimy z dolną powieką i tutaj zaczynam sobie od niebieskiego i też stworzę swój odcień niebieskiego. I to będzie szkolny i krem. Być może połączę jeszcze z lilianą, zobaczymy. Czyli szkolny i krem. Tak, i dodaję trochę liliany. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. Nakładam na dolną powiekę. I tutaj mam w pogotowiu pędzelek po żółtym cieniu. I tak sobie ładnie to wszystko łączę. Dodam tak od siebie jeszcze odrobinę tego burgundowego na łączenie żółci i niebieskiego. Bardzo delikatnie. Tak, żeby po prostu ładniej się ze sobą połączyły te kolory. Na środku powieki mam róż z fioletem, więc wracam sobie do ostrego, czyli tego koloru tutaj. Aplikuję na środek. Dzisiaj wyjątkowo bardzo dużo cieni i bardzo dużo kolorów. Każdy makijaż rządzi się swoim prawem. Ten wymaga po prostu wielu cieni. I to jest idealny makijaż, jak chcecie sobie poużywać swoich matowych kolorów. I przechodzę do słonecznika. Tutaj w wewnętrznym kąciku. Pakuję ten kolor porządnie, żeby był dosyć intensywny. I chyba mamy to. I lecimy z Funky kreseczką. Tutaj wyłożyłam sobie cieniobazę z Glam Shopu w odcieniu kopciuszek. I zaczynam sobie od tej wewnętrznym kąciku. Ona jest po prostu taka zaokrąglona tutaj. I idzie o, w ten sposób. Zaraz ją sobie jeszcze poprawię. A ta w zewnętrznym jest takim lekkim zawijaskiem. Zacznę sobie tu, zginam ją do środka i wyciągam na zewnątrz. To mamy szkic i teraz go sobie doprecyzowuję, dopracowuję. Jakbyście pytali o pędzelek, to jest to pędzelek ze Spectrum numer 22 we współpracy z Katie Jane Hughes. Wyszło ok, tutaj minimalnie chciałabym sobie zaokrąglić to miejsce. O, a reszta wyszła ok. Powiem Wam, że czasami takie powykręcane kreski są łatwiejsze do namalowania niż właśnie takie idealnie proste. I zanim powiecie, że na pewno mi się nie uda, to spróbujcie, bo one często naprawdę są łatwiejsze. Bo nie musimy się martwić o idealny kąt, idealnie przechodzącą grubość. Możemy zrobić sobie makijaż twarzy i wykończymy oko na koniec. Chciałabym w tym miesiącu zdękować sobie podkład Sun Renew Hydrating Foundation. Tutaj już naprawdę niewiele mi zostało, dlatego chciałabym się w tym miesiącu skupić właśnie na nim. Nałożę go sobie pędzelkiem T132 z Glam Shopu. No z wyrównaną skórą to jednak ten makijaż zaczyna ładnie wyglądać. A za korektor posłuży mi Illuminating od dr Ireny Eris. Tutaj muszę być ostrożna, żeby nie popsuć sobie makijażu. Zaczynam ogólnie od roztarcia tego. I potem zbliżam się coraz bliżej do cieni, jak już mamy mniej po prostu produktu. Potem sobie jeszcze na koniec wszystko delikatnie przeblendujemy, żeby nie było odcięć i granic. Gdzie ściągam najpierw do dołu wszystko, do dołu i potem mogę rozklepywać już coraz bliżej cieni. Przechodzimy do bronzera. W tym miesiącu chciałabym wyciągnąć sobie bronzer w kremie z Glam Shopu. Jest go tutaj dosyć spora dziurka z tego względu, że też dawałam próbki i moim widzkom, i kursantkom, więc trochę wygrzebałam. To nie jest koniecznie wyłącznie moje zużycie. Ale jakiś czas temu użyłam sobie raz tego właśnie bronzera i stwierdziłam, że to jest jeden z lepszych bronzerów w kremie, jakie miałam. I w ogóle chyba najlepszy bronzer z tych Glam Shopowych, bo teraz powychodziło dużo takich kremowych, płynnych, w takich różnych formułach, ale powiem Wam, że ten jako taki klasyk był najlepszy moim zdaniem. Mówię był, bo wiem, że tam się wyprzedawały, ale nie wiem, czy one się wszystkie wyprzedają, czy niektóre odcienie, czy wycofują te kolory, czy nie, ale to był naprawdę, no zobaczcie, jak on się rozciera. Fantastyczny. Nie za śliski, nie za błyszczący, odpowiednio kremowy, ale gęsty jednocześnie, ale pięknie rozcierający się i ten odcień, zimna oliwka,
fantastyczny. To był zdecydowanie najlepszy taki kremowy bronzer z Glam Shopu. Zdecydowanie powinien być takim kosmetykiem kultowym, że po prostu wszyscy go znają i kochają. Także wyciągam sobie w tym miesiącu do używania. Przypudruję się pudrem Illuminating Loose Powder od Dr. Irene Eris. W ogóle niedużo mi zostało go i liczę, że może uda mi się, o widzicie, że może uda mi się do końca roku go zużyć. Byłoby zacnie. Biorę sobie puszek, to jest z Glam Shopu. Rozcieram sobie trochę tego pudru i wklepuję. Resztę twarzy lekko nim omiatam. I biorę sobie jeszcze puder z Belle Illumi Powder. I to jest taki rozświetlający puder. I na to nałożę sobie odrobinkę, ale tylko na boki twarzy. Może na nosek, zaraz coś tam. Pięknie pachnie ten puder. Przez ostatnie miesiące bardzo intensywnie używam paletki, którą staram się dękować, czyli tej naturalnie różowej. I używam jej również na policzki jako róż właśnie, żeby przyspieszyć jej zużywanie. I powiem Wam, że bardzo stęskniłam się za moją kolekcją róży, za moimi bronzerami, różami, więc wyciągam sobie w tym miesiącu paletę róży 30s z Glam Shopu. Uwielbiam tą paletkę i po prostu bardzo się za nią stęskniłam, więc dzisiaj użyjemy sobie tej. Sięgam po pędzelek po pudrze i użyjemy sobie trochę glukozy. To jest piękny róż. Troszkę nawet przesadziłam z jego intensywnością. Sysia, przestań. Więc biorę sobie pędzelek po podkładzie, delikatnie tutaj doklepuję sobie wszystko dookoła. I jest fantastico. Biorę sobie może jeszcze bronzer i też sobie wezmę inny. I bronzino sobie wezmę kolejną paletę z Glam Shopu i paletkę Oriental. Kocham ten bronzer i po prostu mam ochotę go poużywać. Powiem Wam, że jak człowiek tak się trochę powściągliwuje przez kilka miesięcy, to używa swoich kosmetyków tak, jakby używał dosłownie nowych produktów. I to jest bardzo fajne w projekcie Project Pan albo Kosmetyczce Miesiąca, że naprawdę możemy się stęsknić za swoimi kosmetykami i jak sobie zajrzymy do tych naszych zbiorów, to tak jakbyśmy robili dosłownie zakupy, tak jakbyśmy kupowali sobie nowe rzeczy, bo dawno czegoś nie używaliśmy. To jest dla nas takie świeże i fajne. Kocham ten bronzer. Kocham, kocham. Piękny policzek. Teraz świetlacz wezmę sobie z tej palety. On ma bardzo ładny taki różowo-brzoskwiniowy odcień. Używam pędzelka języczkowego i nakładam go na sucho, na przypudrowaną skórę, więc tak stopniowo sobie buduję ten kolor. Ale jest ładny. Idealnie mi tutaj pasuje do tego kolorowego makijażu. Pryskam sobie twarz jeszcze mgiełką od Charlotte. Ten look zdecydowanie wymaga pięknych, grubych rzęs, więc biorę sobie Lancôme Hypnose Drama. Teraz nie pobrudzić sobie tej pięknej tęczowej powieki. To jest dopiero wyzwanie. Rzęsy wytuszowane. Wracam sobie do puszystego pędzelka. Ten jest akurat po żółtym cieniu. I delikatnie zmiękczam sobie te wszystkie moje krawędzie. No i mamy to. Przechodzimy do makijażu ust i sięgnę sobie w tym miesiącu po dawno nieużywaną Inglot 326, czyli odpowiednik mlecznej czekolady z Glam Shopu. Ostatnio głównie używam sobie Diany z Glam Shopu, bo ją denkuję i bardzo mi się zatęskniło za moją ulubioną konturówką. Nakładam też trochę w kąciki ust i delikatnie rozcieram do środka. I wykończymy sobie makijaż ust szminką Posh Girl z Hean, czyli Luxury Cashmere. Widziałam, że wyszły w nowych opakowaniach, czyli wracają moje ulubione szminki. I tak prezentuje się skończony makijaż. No turbo mi się podoba, dawno sobie tak nie szalałam. Jednak kosmetyczka miesiąca i Project Pan i jakieś testy często mnie po prostu mocno ograniczają w mojej twórczości, zamiast mi, wiecie, dodawać kreatywności. Więc bardzo się cieszę, że mogłam sobie dzisiaj zrealizować tą wizję, którą miałam już dawno zapisaną na swoim telefonie. To są wszystkie produkty, które wrzucam sobie do kosmetyczki miesiąca. Także całkiem pokaźnie. Wyzwanie makijażowe na ten miesiąc. Spróbuj połączyć kilka różnych kolorów matowych cieni. Jeżeli lubisz oglądać moje filmy, to zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie mi kciuka w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.